Coraz częściej wybieramy użytkowanie zamiast posiadania. Trochę tak, jakby własność traciła na znaczeniu. Ekonomia współdzielenia rozwija się od wielu lat, a na tym modelu biznesowym zaczyna opierać się coraz więcej firm. W wielu sektorach porzucenie idei własności na rzecz komfortu i elastyczności w użytkowaniu po prostu odpowiada odbiorcom. Zdecydowanie wygodniej jest wypożyczyć hulajnogę, kiedy jest potrzebna, niż ją kupić, użyć kilka razy i odstawić w kąt, aby zbierała kurz i traciła na wartości. W ekonomii współdzielenia króluje chwilowa użyteczność i maksymalizacja efektywności. Czy to oznacza, że własność przestaje być dla nas już istotna i zamienimy ją na wynajem i różne formy chwilowego udostępnienia? A może oba te systemy mogą ze sobą współegzystować i doskonale się uzupełniać? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem budujemy Waszą świadomość finansową. Warto stać się jednym z Bizonów, subskrybując kanał na dole. Wiernych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie odważne pytania, czy w dobie cyfryzacji i stawiania przede wszystkim na komfort jesteśmy skazani na wypożyczanie wszystkiego bez posiadania niczego? A może stosunkowo nowy model biznesowy także ma swoje zalety i jest po prostu gospodarce potrzebny. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czym jest ekonomia współdzielenia? Potrzebujemy wbić gwóźdź, a nie posiadać młotek. Tak w najprostszy sposób można wytłumaczyć istotę współdzielenia. Istotne z perspektywy konsumenta w tym modelu jest jednak to, kto współdzieli, a kto posiada. Otóż to my współdzielimy miejsce w samochodzie, czy też na hulajnodze, a jej właścicielem pozostaje korporacja. Dla gospodarki jest to jednak pewien sposób na maksymalizację użyteczności wyprodukowanego przedmiotu w czasie. Otóż gospodarka musi produkować, aby się rozwijać. Zatem, aby wejść na kolejny poziom, musi produkować więcej. To z kolei prowadzi do nadprodukcji i zwiększania poziomu wpływu na konsumenta, którego trzeba za wszelką cenę zachęcić do kupna wytworzonych dóbr i usług, nawet jeżeli ten nie do końca ich potrzebuje. Inaczej koło zamachowe gospodarki przestanie się kręcić. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia każdy samochód, który stoi przez 8 godzin na parkingu, jest poniekąd stratą. Bowiem ten sam samochód w modelu carsharingowym mógłby w tym czasie przewozić dziesiątki innych pasażerów, maksymalizować swoją użyteczność dla gospodarki i konsumentów, a jednocześnie dokonywać swojego żywota dużo wcześniej. To z kolei wytwarza dalszą potrzebę produkcyjną i koło kręci się dalej. Jak podsumował to twórca Stowarzyszenia Mobilne Miasto, Adam Jędrzejewski, kupujemy sobie dostęp do określonych zasobów, rzeczy i usług tylko w tym czasie, w którym z nich korzystamy, bez konieczności dysponowania nimi, gdy nie są nam potrzebne. Dzięki temu sposób wykorzystania zasobów może być dużo bardziej efektywny i zrównoważony, czemu ciężko jest zaprzeczyć. Jednak to model oparty na własności był do tej pory dominujący wśród rozwiniętych kapitalistycznych gospodarek. Skąd wzięła się zatem tak gruntowna zmiana podejścia? Sam termin sharing economy został wprowadzony w roku 1978 przez Markusa Felsona i Joe L. Spett w pracy Community Structure and Collaborative Consumption. Największy rozgłos system zyskał jednak dzięki Casey Fenton. W 1999 roku wpadł on na pomysł stworzenia internetowej sieci społecznościowej, która umożliwiałaby ludziom dzielenie się swoimi domami i mieszkaniami. Pomysł ten narodził się po tym, jak Fenton szukał taniego sposobu na zakwaterowanie podczas podróży z Bostonu na Islandię. Po włamaniu do katalogu studentów Uniwersytetu Islandzkiego, Fenton wysłał e-maile do 1500 studentów z prośbą o nocleg. Na jego prośbę odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Ta przygoda zainspirowała Fentona do rozpoczęcia pracy nad projektem Couchsurfing, który działa do dzisiaj i ma się całkiem nieźle. Dlaczego ekonomia współdzielenia zaczyna być tak powszechna? Po pierwsze, ten model zyskuje na popularności głównie za sprawą tak zwanego pokolenia C, czyli osób młodych, które wychowały się od początku w dobie internetu i smartfonów, czyli w ogólnym dobrobycie i erze szybkiego, niemal natychmiastowego dostępu do wszelkich usług i rozwiązań swoich problemów. I często zamiast oszczędności w postaci pieniędzy, wybiera oszczędność czasu, czy też rozwiązanie zwyczajnie wygodniejsze, na przykład będące w odległości kilku kliknięć od nas. Po drugie, nadprodukcja stanowi coraz większy problem dla świadomości
świadomej części społeczeństwa. W świecie opartym na konsumpcji przyszedł w końcu czas na dzielenie się. Taką tezę przedstawili Rachel Botsman i Ru Rogers w książce What's Mine is Yours – The Rise of Collaborative Consumption. Książka ta nie bez przyczyny według magazynu Times w 2011 znalazła się wśród 10 idei, które zmienią świat. Obecnie produkcja i poziom konsumpcjonizmu jest tak wysoki, że prędzej czy później musiała się otworzyć furtka dla nowego systemu. Doskonałym przykładem jest choćby jedzenie i odzież. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa podaje, że na świecie każdego roku marnujemy 1,3 mld ton żywności, co stanowi 1/3 całej produkcji żywności na świecie. Co więcej, uważa się, że 2/3 wyrzucanego jedzenia w rzeczywistości nadal nadaje się do spożycia. Entuzjaści maksymalizacji wykorzystania zasobów dla dobra ogółu z pewnością nie są z tego faktu zadowoleni. Takie podejście do gospodarowania odpadami jak Zero Waste również zyskuje na popularności. Ludzkość szuka sposobu na to, aby rozwiązać problemy wielu części globu dzięki lepszemu zarządzaniu tym, co już posiadamy. Unia Europejska marnotrawi więcej żywności niż importuje. Według szacunków w Unii Europejskiej marnuje się bowiem 153,5 miliona ton jedzenia rocznie. Samo podejście do jedzenia w krajach rozwiniętych daje sporo do myślenia. Nie inaczej jest zresztą w innych segmentach gospodarki, takich jak na przykład produkcja odzieży. Na pustyni Atacama w Chile znajduje się całe wysypisko ubrań, których nie udało się sprzedać w Europie i USA. Szacuje się, że co roku produkcja odzieży sięga około 100 miliardów sztuk. Nigdy nie sprzedane ubrania wyrzuca się, by zwolnić miejsce dla nowych kolekcji. A zaledwie niespełna 1% odzieży, która nie została kupiona, przetwarza się na nowe tkaniny i ubrania. Cała reszta trafia na śmietnik, a większość przewieziona w celu utylizacji zalega na pustyni w ogromnych hałdach. Podobnych wytworów ludzkiej nadprodukcji jest na świecie sporo i będzie ich coraz więcej, jeżeli jako zamożne społeczeństwa nie wymyślimy czegoś innego. Odzież nie jest biodegradowalna i ze względu na produkty chemiczne nie nadaje się na wysypiska komunalne. Okazuje się, że lepiej magazynować miliony ton ubrań z metkami, niż przekazywać je do drugiego obiegu. Wydaje się to nielogiczne, zatem dlaczego taka polityka jest praktykowana? Otóż branży modowej nie opłaca się ten model biznesowy. Jeśli stara kolekcja będzie w obiegu, to nie będzie miejsca na nową. Albo będzie go znacznie mniej, a nowa kolekcja równa się nowe zyski. Polityka zwrotów także dokłada do tego zjawiska cegiełkę. Firmy takie jak Zalando oferują darmowy zwrot produktu, wskutek czego taniej jest pozostawić klientowi ubranie i oddać mu pieniądze, niż odebrać od niego towar i wtedy dopiero zwrócić środki. Zatem klient pozostaje z towarem, którego nie chce, i pieniędzmi na zakup kolejnego produktu. Taka polityka skłania oczywiście do przemyśleń. Czy konsumpcjonizm nie osiągnął już powoli granicy absurdu? Skoro łatwiej jest wyrzucić niż oddać, skoro lepiej nam wyrzucić niż dokupić, skoro większości rzeczy nie opłaca się już naprawiać, bo tuż za rogiem czekają nowe. Na kanwie tej praktyki powstają choćby takie marki jak Vinted, umożliwiające ponowny obrót zawartości naszej szafy. Dajcie znać w komentarzu, jeśli korzystacie z tego typu platform. Rozwój różnych odłamów ekonomii współdzielenia z pewnością ma także swoje zalety. Ciekawą rzecz w kategorii świadomej konsumpcji robi także polski startup Fox, dzięki któremu jesteśmy w stanie szybko wynająć nowego lub odnowionego smartfona. Wiedziałem, że taka możliwość kiedyś na rynku się pojawi. Najnowsze telefony są coraz droższe i zakładam, że już niebawem popularne modele marki Apple czy Samsung przebiją magiczną granicę 10 tysięcy złotych. Z kolei w modelu proponowanym przez Fox wypożyczamy i oddajemy telefon, kiedy chcemy, bez długoletniej lojalki, subskrypcji czy konieczności wykupu. Jeśli jeden model nie spełni naszych oczekiwań, to wymieniamy go na inny lub korzystamy z odnowionego modelu, hamując nieco proces nadprodukcji. Wchodzimy na stronę fox.pl i wybieramy interesujący nas model smartfona, na przykład najnowszy iPhone. Jak widzicie, naprawę mamy w cenie w nieograniczonym zakresie, a to oznacza, że raz do roku możemy naprawić telefon bezkosztowo i bez żadnego
minimalnego limitu kwotowego, a to całkiem przydatna funkcja, zwłaszcza jak posiada się dzieci. Określamy parametry telefonu i klikamy wybieram. Następnie uzupełniamy dane, potwierdzamy nasz wybór i czekamy na kuriera. Zawarcie umowy jest prostsze i szybsze niż w przypadku jakiegokolwiek kredytu. Cały proces odbywa się online, wystarczą 2 minuty i mamy telefon. Z kolei przesyłka powinna się u nas pojawić w ciągu 24 godzin. Założenia biznesowe tego startupu są bardzo ciekawe i warto przyjrzeć się temu, co proponują. Dlatego zachęcam do sprawdzenia szczegółów oferty Fox w opisie filmu. Sharing Economy ma różne odcienie, przyjrzyjmy się niektórym z nich. Modele ekonomii współdzielenia. Gospodarka na żądanie. Zasada działania tego modelu jest prosta. Zamawiam usługę lub towar, a dostawca dostarcza mi ją natychmiast. Każdy z nas zna przynajmniej kilka przykładów tego typu usług, które rozrastają się w zawrotnym tempie. Mowa choćby o takich aplikacjach jak Uber, które zrewolucjonizowały przestarzały system przewozu osób, jakim była tradycyjna taksówka. Proces zamówienia Ubera jest zdecydowanie prostszy. Z poziomu aplikacji od razu wiemy, za ile czasu kierowca się zjawi, kim jest oraz ile będziemy jechać i za jaką cenę. Proces płatności także został maksymalnie uproszczony. Nie interesuje nas, czy mamy odliczone pieniądze, aby zapłacić za przejazd. Aplikacja podłączona do karty automatycznie pobierze odpowiednią kwotę. Czyli mamy tutaj wszystkie założenia, których oczekuje młode pokolenie. Łatwo, prosto i szybko. Tak właśnie ma wyglądać konsumpcja w nowym modelu. Pytanie, czy polski startup Fox ma szansę tak samo zrewolucjonizować rynek w kategorii najmu smartfonów? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Czy według Was najem smartfonów się obroni? Gospodarka dzielenia się. To z kolei model biznesowy, w którym ludzie dzielą się zasobami, które nie są w pełni wykorzystywane. Jak to wygląda w praktyce? Posłuchajmy się przykładem studenta, który mieszka w Bydgoszczy, a studiuje w weekendy w Warszawie. Nasz bohater posiada własny samochód, ale samodzielna podróż byłaby kosztowna, zwłaszcza przy obecnych realiach cenowych na stacjach. Zatem co może zrobić student? Podzielić się swoim zasobem, skoro ma wolne miejsce w samochodzie. Mowa o takich usługach jak choćby BlaBlaCar. Wystarczy, że wspomniany student znajdzie jedną osobę, a już część kosztów paliwa się zwraca. Przy większej liczbie pasażerów jest szansa, że pojedzie za darmo, a może i nawet zarobi parę groszy, realizując jednocześnie własne potrzeby. Zatem wszystkie strony zadowolone, chociaż zależy, jaki trafi nam się pasażer. Jednak nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły, dodatkowi pasażerowie w rozsądnej cenie dojadą do celu, a właściciel auta zminimalizuje koszty podróży. Kolejne miejsce, w którym ekonomia współdzielenia sprytnie łata pewne niedoskonałości własności. Gospodarka współpracy. Przeglądarka Firefox, system Linux czy też Wikipedia. Co łączy te trzy rzeczy? Otóż każda z nich powstała jako oddolny projekt społecznościowy, w którym setki programistów z różnych firm dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Współpraca osób o różnych umiejętnościach pozwala tworzyć projekty o tak wysokiej jakości. W takim modelu kluczowe jest wykorzystanie platform internetowych do koordynacji i zarządzania współpracą. Osoby te nie muszą spotykać się w biurze, ale dzięki wykorzystaniu internetu dorzucają swoją cegiełkę do projektu. Korzyścią, jaką niesie takie rozwiązanie, jest możliwość wykorzystania ponadprzeciętnych umiejętności ludzi z całego świata, co może przyspieszyć tworzenie innowacyjnych projektów. Gospodarka dostępu. Model, w którym konsumenci nie kupują produktów, tylko dostają do nich dostęp. Mowa choćby o platformach streamingowych, które praktycznie przejęły władzę nad współczesną kinematografią. Wiele filmów i seriali tworzonych jest od razu z myślą trafienia na platformę tego typu, a Netflix, HBO Max czy Disney Plus przebijają się nawzajem w kontekście pozyskania znanych tytułów. Przez to dość często możemy spotkać sytuację, w której aby obejrzeć 3 ulubione seriale czy filmy z przeszłości, będziemy musieli zasubskrybować 3 różne platformy. Dajcie znać w komentarzu, czy również zetknęliście się z taką problematyką, bo ja niestety wielokrotnie. Jednak ciężko odmówić temu modelowi gigantycznej wręcz użyteczności. Żaden z filmów z biblioteki Netflixa czy HBO nie jest nasz, ale czy potrzebujemy całej biblioteczki płyt CD zbierających kurz? Okazuje się, że wcale nie. Doskonale w tym modelu odnalazł się także car sharing. Dla przykładu samochód kosztuje 50 tysięcy złotych. Właściciel ma pracę zdalną, sklep pod domem, a samochód używany jest kilka razy w miesiącu przy większych zakupach. Auto pełni zatem głównie funkcję reprezentatywną na osiedlowym parkingu. Samochód na własność wiąże się z kosztami, ubezpieczeniem, ratą, eksploatacją czy też późniejszą koniecznością sprzedaży. Do tego jego wartość z upływem czasu systematycznie spada. Wiadomo także o
takich zależnościach jak fakt, że długoterminowy postój samochodów wcale nie sprzyja jego kondycji. Jak na ten problem odpowiada car sharing? Takimi markami jak Panek, udostępniając samochody, do których można wsiąść w każdej chwili i przejechać z miejsca na miejsce, bez potrzeby ich ubezpieczania, naprawiania, sprzedaży czy wielu innych spraw, które dostajemy niestety w gratisie do własności. Zastanówmy się więc, jakie wady i zalety ma ekonomia współdzielenia? Każda zmiana na rynku, w szczególności tak kluczowa, wprowadza sporo zamieszania do obecnego porządku. A co za tym idzie, rodzi pytania, czy takie rozwiązania mają więcej wad czy zalet i w jakich sytuacjach mogą się sprawdzić. Jak we wszystkim, tak i tutaj widoczne są zarówno defekty, jak i korzyści płynące z dalszego rozwoju ekonomii współdzielenia. Na pewno wraz z upływem czasu i jej dalszym rozwojem powstaną kolejne wątpliwości, ale przyjrzyjmy się najpierw tym, które obecnie są już znane. Wady sharing economy. Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistej. Brak własności zwiększa poziom zależności. Jeżeli zaczniemy wszystko wynajmować, najprawdopodobniej prędzej czy później może się to na nas zemścić. Zasadniczy problem z sharing economy jest taki, że to nie my jesteśmy właścicielami przedmiotu, a jedynie go użytkujemy. To z kolei sprawia, że korporacje mogą mieć nad nami coraz większą kontrolę, dlatego że z czasem będzie można nam po prostu odmówić wypożyczenia samochodu, najmu mieszkania czy czegokolwiek innego. Nie posiadając zupełnie niczego, jesteśmy całkowicie zależni od firm, które zechcą albo nie zechcą udostępnić nam swoich dóbr i usług. Z jednej strony mamy wyższy komfort, który może prowadzić do wyższego standardu życia. Z drugiej strony trzymanie się modelu braku własności może stanowić podstawę do niższego poziomu życia w przyszłości. Taki stan rzeczy z pewnością nie ułatwia budowania majątku, który w jakikolwiek sposób miałby zabezpieczać nas czy nasze dzieci na przyszłość. Wyzwania prawne i podatkowe. Nie tylko aspekty prawne, jak ochrona praw konsumenta, stanowi w nowym modelu wyzwanie. Zauważmy, że cały proces relacji między podmiotami odbywa się zwykle w internecie, a to oznacza, że firma czy też osoba niekoniecznie jest zarejestrowana w tym samym kraju, co druga strona transakcji. To z kolei rodzi problemy związane z określeniem regulacji podatkowych. Zmiana systemu pracy. Obecnie najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Gwarantuje ona pełne zabezpieczenie, składki emerytalne, zdrowotne, zabezpiecza pracownika i daje mu prawa, których pracodawca musi przestrzegać. Istnieje szansa, że nowy model będzie powoli wypychał umowę pracy z rynku na drugi plan. Zastanówcie się, skoro idea opiera się na wykorzystaniu zasobów, kiedy są potrzebne, to dlaczego dokładnie tego samego nie zrobić z umiejętnościami czy też czasem pracowników? Wraz z kolejnym etapem rozwoju sharing economy, kolejne segmenty gospodarki pewnie będą z niej korzystać. To może prowadzić do coraz większej liczby ofert pracy w niepełnym wymiarze czasu, bądź w bardzo elastycznie dobieranych godzinach czy dniach pracy, co nie każdemu pracownikowi musi się spodobać. Oszustwa i niższe bezpieczeństwo. Oszustwa na Vinted czy OLX z informacją typu, że klient wyśle swojego kuriera, są dość popularne. Zresztą podobnych sposobów na wyłudzenie pieniędzy są dziesiątki. Nowy model kooperacji w dużej mierze opiera się na zaufaniu między dostawcą a konsumentem. Dostęp do naszych danych posiada coraz więcej firm, co równa się większemu prawdopodobieństwu, że ktoś te dane prędzej czy później przechwyci i wykorzysta. Razem z brakiem odpowiednich regulacji prawnych, szansa na oszustwo rośnie. Mimo wielu wad istnieją także zalety, które sprawiają, że nowy system rozrasta się tak szybko. Zalety sharing economy. Monetyzacja niewykorzystanych zasobów. Przykładem może być zarówno wspomniany już BlaBlaCar, Airbnb czy inne platformy, które pozwalają zgrać osobę dysponującą danym zasobem, który jest nie w pełni wykorzystywany, z potencjalnym pasażerem, najemcą czy kimkolwiek, kto chciałby z tego zasobu skorzystać. Podobne przykłady możemy znaleźć też w segmencie finansowym. Inwestycja peer-to-peer to m.in. tzw. pożyczki społecznościowe, które dla niektórych mogą stanowić alternatywę do lokat bankowych. Idea opiera się na czymś w rodzaju pożyczki od znajomego, na konkretny procent, który jest akceptowany przez obie strony. W ten sposób zarówno osoby prywatne, jak i firmy pożyczają sobie pieniądze, często na masową skalę i z pominięciem banków i instytucji finansowych. Jeśli ktoś ma tzw. luźną gotówkę i nie ma pomysłu, co z nią zrobić, może warto
bardziej zgłębić temat. Znane platformy tego typu są ubezpieczone i zabezpieczają pożyczki na przykład posiadanymi nieruchomościami. Oszczędność pieniędzy i zasobów. Tak jak w przypadku carsharingu lub innego rodzaju wypożyczenia na określony czas, jeśli nie potrzebujemy auta czy innego przedmiotu na co dzień, to czasem warto zaoszczędzić na kupnie i systematycznych kosztach, decydując się po prostu na najem w razie potrzeby. Większa elastyczność. Najem czy subskrypcja z pewnością sprzyja temu, że nie jesteśmy do niczego uwiązani. W tym modelu użytkujemy coś tak długo jak chcemy, czy też jak długo tego potrzebujemy. A kiedy potrzeby się zmienią, zrywamy subskrypcję, jak na Netflixie, bez większych konsekwencji. Większa konkurencja cenowa. Doskonale to widać choćby po platformach streamingowych. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Hulu i wiele innych firm zaciekle rywalizuje o naszą uwagę i subskrypcję. W tym modelu w niemal każdym segmencie rynku pojawi się wiele różnych podmiotów walczących o klienta, zarówno ceną, jak i jakością usług. Dzięki ekonomii współdzielenia w wysokim tempie rozwija się także świadomość zakupowa konsumentów. Konkurencja ze strony firm z tego segmentu wymusza także na tradycyjnych biznesach podejście zdecydowanie bardziej elastyczne i prokonsumenckie. Do tego wyższy komfort życia tu i teraz. Każdy z nas ma ograniczony czas i energię, a w wielu społeczeństwach idea tak zwanego American Dream, obiecującego świetlaną przyszłość po latach ciężkiej pracy, zaczyna lekko podupadać, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które niekoniecznie ma zamiar tak długo czekać, bez żadnej gwarancji potencjalnego sukcesu. Na co dzień obserwujemy to, co dzieje się z średnią klasą, która w wielu przypadkach obrywa najmocniej w sytuacjach kryzysowych. Zatem część społeczeństwa powoli przekonuje się do modelu, w którym jest w stanie poświęcić posiadanie na rzecz większego komfortu w danej chwili. Na przykład w postaci najmu super samochodu bez potrzeby jego wykupienia, zamiast własności 10-letniego Mercedesa. Pytanie, jak Polska wypada pod względem rozwoju tego segmentu biznesu. Polska w rankingu Sharing Economy. W naszym kraju idea własności jest naprawdę mocno zakorzeniona. Jednak ten trend wraz ze zmianą pokoleniową również się zmienia. 30 lat temu powszechne było mieszkanie wielopokoleniowe w jednym mieszkaniu. Później przyszła jednak era mieszkań na własność, która nadal dobrze się trzyma. Milenialsi i młodsze pokolenia mają jednak własne plany na przyszłość, a w nich, jak widać, coraz mniej miejsca jest na własność. Polska w rankingu ekonomii współdzielenia zajęła ostatnio bardzo wysokie piąte miejsce. Ale czy aby na pewno aż tak chętnie chcemy korzystać z idei współdzielenia? Mam pewne wątpliwości. Otóż ranking dotyczy największych miast, a nie całego kraju. Warszawa może być w tym rankingu bardzo wysoko, ale reszta miast może mieć zupełnie inne zdanie. Według badań firmy Timbro, która przeprowadziła pierwsze takie badanie w tej kategorii, w 2018 roku Polska zajęła 92 miejsce z 213 badanych krajów, czyli gdzieś pod koniec pierwszej połowy stawki. Czy jest możliwe, abyśmy w tak szybkim tempie wspięli się niemal na szczyt tej kategorii? W dużych miastach być może tak, ale jako ogół nie sądzę. Raczej musi upłynąć jeszcze sporo wody, aby ekonomia współdzielenia stanowiła dominujący model zakupowy Polaków. Choć oczywiście mogę się w tej kwestii mylić. Zarówno entuzjaści własności, jak i orędownicy ekonomii współdzielenia mają swoje racje i zakładam, że to zupełnie różny typ klienta. Dajcie znać w komentarzu, którym z nich czujecie się bardziej, własność czy współdzielenie. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, to warto zostawić subskrypcję na dole. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w którymś z następnych odcinków, które znajdziecie wokół mnie. A jeżeli nie, to widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!